Witam was serdecznie, ja jestem Yoshi i to jest ostatni odcinek na CBT dwójce z gry Black Desert. No i co, pada deszczyk, jesteśmy w mieście, jest dzień, no i tak, jest dzień, ale ostatni dzień beta testów, 22 lutego. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o moich odczuciach co do gry, o tym, co zdążyłem zauważyć przez ten cały czas grania. No i porobimy sobie questy przy okazji, czas na pedalskie słuchawki. No dobra, no i lecimy z koksem. Najpierw przywołajmy sobie naszego pana konia. Panie koń, gdzie pan jest? On jest gdzieś tutaj blisko, czy jest gdzieś daleko? Nie wiem, gdzie on jest, ale wiem, że tutaj go na pewno nie ma. No nie, tutaj go nie ma, nie widzę go. Mondys. Too far away? Nawet nie wiem, gdzie ja mam mounta tak naprawdę. Zobaczmy na mapie zresztą. Gdzie jest mój koń? Aha, on jest tam dalej w mieście. Okej, okay, więc generalnie co? Będziemy robić questy i pogadamy o kilku rzeczach. Co do samej gry, kombat już na początku mówiłem. Kombat genialny, naprawdę podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. Wątpię, że jest taka gra, w której gra MMO oczywiście, w której kombat podoba mi się aż tak bardzo. Co do grafiki, też jest genialna, też jest naprawdę bardzo genialna. Jedyna rzecz może, która mnie denerwuje w tej grze tak naprawdę, jest fakt, że... Chwila, to jest mój konik? Tak, nie, to nie on. Boże, co on robi? Jest fakt, że renderowanie obiektów po prostu wygląda tak, a nie inaczej. Jest to mega irytującą rzeczą, jedna z bardziej irytujących rzeczy, no bo jednak to zmniejsza, że tak powiem. Jak to far away? Przecież jest blisko. Chwila. Nie wiem, gdzie jest mój koń, ale dobra, polecimy po niego jakoś. Bo po prostu troszeczkę to psuje klimat w ogóle klimat to po pierwsze psuje, po drugie rozgrywka wygląda troszeczkę dziwnie, jeśli niektóre rzeczy renderują się nam dosłownie przed ryjem. No ale cóż, to jest jedyna rzecz, którą mogę jakby tej grze zarzucić. Pozostałe rzeczy, wydaje mi się, że to już kwestia gustu. Oczywiście ta opinia jest subiektywna i w ogóle, więc to, co teraz powiem, będzie to tylko i wyłącznie moja opinia. Tak jak już wcześniej wspomniałem, graficznie genialnie, kombat genialnie. Teraz skupmy się na świecie, na klimacie, na tym, co tak naprawdę nas otacza. Co do właśnie wszystkiego, co nas otacza, jest to naprawdę genialne. To już przez cały ten odcinek gadałem na ten temat. Po prostu czuję się, jakbym grał w bardzo dobrego RPGa, a ludzie, którzy tutaj się przemieszczają, to tak naprawdę też czuję, jakby to były po prostu istoty żyjące w tej krainie. Gracze, NPC-ty, to wszystko łączy się w taką jedną fajną, no można powiedzieć, w jedną jedność. Masło maślane, ale po prostu wszystko łączy się w taką jedność, w taką kupę. I to mi się bardzo podoba, że można po prostu poczuć się, że rzeczywiście jesteśmy częścią tego świata. Ostatnio czułem się tak grając po prostu w Skyrima, że po prostu ten świat żyje, że rzeczywiście jestem jego częścią. Tak samo mam i tutaj. W żadnym innym MMO po prostu nie czułem tego. Może w Guild Warsie tak leciutko, ale tutaj czuję to jeszcze mocniej. 2 razy mocniej, 3 razy, 10 razy mocniej. Tak czy siak. Co do samego systemu, że tak powiem, misji. Co do systemu misji, wiele osób zarzuciło grze to, że ciągle robi się questy, które generalnie polegają na tym samym, na tym samym i na tym samym. Owszem, przez pewien czas tak jest, ale zapewne z czasem się to zmienia. Poza tym, zazwyczaj w każdym MMO większość questów polega na tym, żeby po prostu podejść na danego spota, zabić. Chwila, nie muszę tego zabijać chyba. Pójść na danego spota, zabić moby, no i wrócić do NPC-ta, porozmawiać z nim, zgarnąć nagrodę. Tak naprawdę wyglądają teraz gry MMO. No, w sumie de facto prawie od zawsze tak wyglądały, więc no cóż. No i teraz
No i teraz tak. W takim razie, co mnie urzekło w tych questach? To, że pomimo tego, że niby są monotonne, co mi szkalujecie konia? Halo. Przecież tu jest miasteczko, więc... Jeju, patrzcie, jak mi konia zbili. Boże, to brzmi dwuznacznie. Więc co mnie tak naprawdę urzekło w tych questach? To, że pomimo, że są niby monotonne, to tak naprawdę robi się je ciekawie. Robi się ciekawie, ale Yoshi, dlaczego robi się je ciekawie, skoro robi się ciągle to samo? Gdyż ponieważ sam kombat po prostu nam tą rozgrywkę upiększa. Kombat jest o tyle ciekawy, że mógłbym siedzieć godzinami, naprawdę napierniczać ciągle polowania na te same moby. A i tak dla mnie gra by była po prostu ciekawa, fajna i naprawdę przyjemnie by mi się grało. Wszystko można zawdzięczyć kombatowi. To wszystko, że po prostu questowanie jest przyjemne. I teraz tak. Co do klasy. Czy klasa mi się spodobała, którą gram, czyli Valkyria? Jak najbardziej tak. Czy wydaje mi się, czy inna klasa mogłaby mi spasować? Tak naprawdę wydaje mi się, że w każdej klasie jest to coś, co mogłoby mi się w niej spodobać. Wiadomo, nie można grać wszystkim. Najlepiej mieć swojego głównego, swojego maina, tak? Później ewentualnie zrobić alta. Ale wydaje mi się, że moim mainem będzie po prostu Valkyria. Dlaczego mi się to wydaje? Bo nie dość, że jarałem się nią przed zagraniem w tę grę, to jeszcze po zagraniu stwierdzam, że jeśli chodzi o styl walki, to po prostu jak najbardziej mi odpowiada. To teraz tak. Poruszymy negatywną część gry. Tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, samo renderowanie obiektów. Sami jesteście świadkami tego, że obiekty znikają, pojawiają się i jest to po prostu wkurwiające. I nie mam tylko ja tak, ma to naprawdę większość osób. No ale cóż, co do optymalizacji. Optymalizacja zła nie jest, aczkolwiek właśnie dużo osób się na optymalizację skarży. Już sam nie wiem, czy ludzie pisząc optymalizacja mają na myśli właśnie bardziej renderowanie, bo myślą, że to jest przez ich, nie wiem, procesor, może grafę, nie wiem. Nie wiem, co ludzie mogą myśleć. A tak naprawdę wydaje mi się, że to jest przez serwer, no wątpię, żeby wszyscy mieli złe komputery na tą grę. Co do optymalizacji, wydaje mi się, że jest ona w porządku, aczkolwiek jeśli chodzi o to renderowanie, no mogliby to po prostu ogarnąć, no co by tu mówić. Kolejna kwestia do poruszenia, czyli ekwipunek. Ekwipunek zdobywa się tutaj tak, no kurczę, jak widzimy od początku gry, robimy misję i dostajemy za to ekwipunek. To jest bardzo fajne, no generalnie w każdym MMO tak jest, tak powinno być. Aczkolwiek bałem się w pewnym momencie, że będę musiał ten ekwipunek upgrade'ować. Będę musiał ten ekwipunek jakoś, nie wiem, kupować nowy itp. itd. No tutaj widzimy, że gra dostarcza nam odpowiedni ekwipunek na nasz level i to jest naprawdę fajne. I teraz tak, co do samego levelowania, omówiliśmy questy, questy ok, można powiedzieć, że to jest levelowanie, ale co do samego bicia levela też na, że tak powiem, white mobach. Leci level na white mobach, oczywiście, no na white, na, w ogóle na wszystkich mobach leci level, oczywiście, co prawda dla mnie mogliby po prostu zrobić tak, że tego expa za moby leciałoby trochę więcej. Co prawda byłoby wtedy dużo grinderów, którzy, no tak jak sama nazwa wskazuje, grindowaliby po prostu moby i zdobywaliby te levele szybciej, załóżmy, niż osoby, które expią, mniej by się wysilały, no po prostu odpaliliby grę, siedzieli na spocie godzinę, dwie i by mieli te kilka leveli. To znaczy, jak tutaj widzimy, no nie leci on nam źle, bo sami zauważcie, jak po prostu nam procenty zapierniczają. Bardziej chodziło mi o to, żeby zwiększyć dostawanego expa od mobów, które mają wyższą rangę niż te po prostu białe, czyli na przykład fioletowe, ewentualnie po prostu jakieś bossy, czy coś w tym stylu, żeby to jednak tego więcej leciało, żeby ktoś miał większą frajdę, ewentualnie większą nagrodę po prostu, żeby dostawał za to, że jednak stłuk tego mocniejszego moba, tak? Tutaj widzimy na mobach przez, tak, nie wiem, 2 minuty dobiliśmy 10%. To jest naprawdę dużo,
Jeśli posiedzielibyśmy tutaj trochę, to naprawdę moglibyśmy no, troszeczkę zdziałać. Ale bardziej mi chodzi o... Przynajmniej mówiłem na podstawie tego, że siedziałem sobie w tym miejscu i generalnie moby miały chyba o jeden level większy ode mnie wtedy, a tego expa dostawałem naprawdę malutko. Więc mogliby troszeczkę to poprawić, ale dobra, jest ok, nie ma co hejtować. Dla mnie po prostu mogliby troszeczkę to poprawić. Okej, okay, co do klimatu, bo już NPC-tów życie w tym świecie omówiłem. Co do klimatu, odpowiada mi on naprawdę bardziej niż jakikolwiek chyba w innej grze. No, po prostu najbardziej odpowiada mi ze wszystkich gier MMO, jakie grałem. Bo samo to, że świat jest tak mega otwarty, samo to, że po prostu jest tu zielono, ładnie, naprawdę przepięknie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie zapewne będziemy musieli wkroczyć na jakieś pustynie, czy też zamarznięte lądy, coś w tym stylu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale póki co po prostu delektuję się tą zielenią, tymi polnymi drogami, tymi polami ogólnie, lasami. To jest naprawdę mega przyjemne grać po prostu w taką grę. I teraz tak, chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć, bo widzę, że tutaj nam punkcik mignął, czyli że nam się załadowało. Jest teraz taka jedna motka tutaj. Pewna motka jest tutaj. Mianowicie taka, że możemy sobie podejść do NPC-ta. O, tutaj proszę serdecznie. I na przykład dać conversation. I właśnie tą sprawę chciałbym poruszyć. I tutaj ustalamy sobie jakby, kurczę, konwersację międzyludzką. I ona musi wyjść nam jak najlepiej. I powiem wam, że nie wiem na jakiej bazie, na jakiej podstawie to po prostu leci. Ale zazwyczaj robiłem tak, że dawałem, o tak, tak. Generalnie teraz można zrobić na przykład tak. I w ten sposób. I teraz damy conversation i zobaczymy, co się będzie działo. Ok, zadowolony, 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 zadowolony i zadowolony. I generalnie poszło nam takie rykoszety, można powiedzieć. Więc generalnie tutaj widzimy, że te nasze NPC-ty się jakby, nie wiem, dogadały coś w tym stylu. Nabrały zainteresowania do siebie. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle. No ale po prostu coś takiego sobie, nie wiem, ustalamy. Nie wiem, na czym to polega, wgłębię się w to bardziej. Naprawdę nie wiem, na czym to polega póki co. I teraz tak. Ingerowanie gracza w świat, w tak piękny świat, jest naprawdę... Naprawdę, naprawdę, naprawdę mega. Samo to, że właśnie teraz widzicie, chociażby chciałbym zwrócić uwagę na te powozy. Jest to naprawdę mega fajny element. Tak jak już powtarzałem setki razy, czuję się jakbym grał w dobrego RPGa. Co by tu jeszcze o grze powiedzieć? No, tak jak dla mnie, moja ocena 9,5 na 10. Tylko poprawić to renderowanie i naprawdę dla mnie gra będzie genialna. Więc jeśli gra też wam się podoba, możecie pisać śmiało, co wam się podobało, co wam się nie podobało przez te beta testy. Przepraszam, że ten odcinek nie jest taki, wiecie, jak poprzednie, ale po prostu chciałem troszeczkę pogadać i chciałem po prostu powiedzieć... O, Izaro. Powiedzieć po prostu, że... Powiedzieć, jakie mam odczucia co do gry, tak? Dobra, tu sobie dajemy... check in. Dobra, i musimy tu zostawić osioła, widzę. Więc tak, chciałem po prostu powiedzieć, jakie mam odczucia co do gry. I wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Po prostu podoba mi się bardzo i wiem, że na tym świecie będziecie mogli mnie po prostu spotkać. I to po prostu nie raz, nie dwa, nie 20. Bo mam zamiar zostać po prostu tutaj graczem od samego początku. Od samego początku brać udział w życiu tego pięknego świata. Więc jeśli wy też możecie pisać co i jak, możecie zostawić lajka oczywiście. Ja osobiście po nagraniu może jeszcze chwileczkę pogram, podelektuję się tym światem. No i cóż, pozostanie mi czekać do 3 marca, to też pasowałoby już powoli grę zamówić. Jeśli chodzi o to, jaką edycję kupuję, wydaje mi się, że kupię tą najbardziej rozszerzoną, czyli z tym skinem, z skinem broni, z skinem ogólnie armora na początek. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze po prostu sprawę przemyślę. Tak czy siak, w opisie standardowo macie link do strony Black Desert Polska.
Aha, ten, ta misja ma jakiegoś raka, bo zostawiłem po prostu Next to Azuro. Next to, no to w sumie powinno być, że niby obok, ale ja zameldowałem konia, no ale dobra. Więc nie wiem, już będzie. Tak czy siak, w opisie macie linki do strony Black Desert Polska oraz do portalu babagra.pl. Na tych dwóch, z tych dwóch linków możecie korzystać, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o patch notesach, informacjach na temat Black Deserta itp. itd. Oraz zapraszam też do grupy dla graczy właśnie Black Deserta, dla polskich graczy. Więc dziękuję za oglądnięcie, dziękuję za to, że byliście ze mną przez te kilka odcinków podczas testowania bety. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w grze. Więc trzymajcie się, do następnego razu i cześć. Widzimy się w marcu.